Kuba, dawno ci na imprezach ty, takich show biznesowych nie było. Co robiłeś? No ja muszę powiedzieć, że się za wami bardzo stęskniłem i cieszę się, że was w końcu widzę. Trochę odpoczywałem od imprez, no ale teraz jakby wróciłem i jestem z powrotem, także no chyba będę częściej. Chyba tak. Rozwijałeś tutaj związek swój. Tak, no relacje rodzinne na pewno. Trzeba powiedzieć, że rozwijałem faktycznie. Wszystko idzie w dobrą stronę. Można powiedzieć, że jestem szczęśliwie zakochany, więc jak najbardziej ten rozwój relacji związkowych idzie w dobrym kierunku. A jakie plany? Bo słyszałem, że znów lecisz do Afryki. Tak, lecę do Afryki 16 marca z grupą Polaków z całego świata. Lecimy działać dalej, ponieważ ostatnio jak byliśmy, zrobiliśmy spore zaopatrzenie dla szkoły, żywność, no ale dostałem miesiąc temu wiadomość, że to już się skończyło. No i lecimy teraz pomóc, może uda się pomóc na jeszcze szerszą skalę. Cały czas działamy w tej samej wiosce, w tej samej szkole. No i mam nadzieję, że tym razem znowu osoby, które pomogły mi poprzednio dwa razy, pomogą teraz i będzie jeszcze więcej tych osób. Także wszystko idzie w dobrym kierunku. Zabierasz ze sobą swoją partnerkę? Tak, przekonuję ją i ona chce lecieć i mam nadzieję, że wszystko się złoży tak, że będzie mogła też polecieć tym razem, no bo jej pomoc jest mi tam bardzo potrzebna, więc nie wyobrażam sobie tego, żeby jej nie było. Ale faktycznie od początku chciała, czy musiałeś ją jakoś się przekonywać? Nie, to było jej marzenie od początku. Ona sama mi to zaproponowała za pierwszym razem, ja się zgodziłem i naprawdę gdyby nie ona wtedy, to nie udałoby się na pewno zrobić tyle dobrego. No i mam nadzieję, że teraz też poleci, bo samemu będzie mi ciężko. Ona też już zna, wie na czym polega ta pomoc, tam była, więc to na pewno będzie bardzo, bardzo dobrze, jeżeli poleci.